Z tej strony Robin, witam Was w filmie z recenzji Samsunga Galaxy A7. Zacznijmy od wad, więc pierwszą wadą tego urządzenia jest to, że się bardzo ślizga. To już widać na pewno. Więc to jest pierwsza wada nasza. Sam smartfon został wyposażony w ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD. Nie, przekątnej 6 cali. Oraz posiada on potrójny aparat. Jeden 24 megapiksele, drugi 5, a trzeci 8. Posiadam także czytnik linii pobielatnych oraz rozpoznanie twarzy, które czasami po prostu nie działa, bo mamy źle twarz zeskanowaną. Sama aplikacja na telefonie uruchamia się dosyć szybko, więc tu nie ma żadnego problemu. A jeszcze jedną wadą jest to, że ma głośnik na dole, co mi się dosyć nie podoba. Więcej wad nie znalazłem i jeszcze jest taki fajny dodatek, że można na telefonie pograć w Fortnite'a, więc jeżeli ktoś lubi, no to tyle. Procesor to jak widać 8-rdzeniowy Exynos Samsungowy 7885, co jest nawet spoko, niezły procesor. Z takich ciekawszych rzeczy, jeżeli to jest w ogóle ciekawe, no to posiadam tryb Always on Display, czyli po prostu, że nam się będzie zegar świecił. Do telefonu dostałem jeszcze powerbank, to jest nawet fajnym dodatkiem. Sam telefon prezentuje się nawet fajnie i wiem, że w tej cenie można by było dostać lepszego smartfona typu jakiś Xiaomi czy coś, ale mnie bardzo denerwuje ten nóż na górze, nie? Naprawdę nóż to jest porażka. No i jeszcze tutaj pokazałem jak co jest w wyposażeniu, czyli słuchawki, ładowarka i tyle. Więc dzięki za oglądanie, cześć!